Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu opowiem o funkcji licz.jeżeli w programie MS Excel. Licz.jeżeli, tak jak nazwa sama wskazuje, będzie nam coś liczyło. No i my za pomocą tej funkcji możemy policzyć, ile razy w kolumnie bądź na przykład w całej tabelce pojawia się wybrane słowo, pojawia się wybrany tekst, pojawia się pewna liczba, pojawia się pewna wybrana data. Czyli możemy liczyć teksty, liczby oraz daty. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie policzenie, ile razy w kolumnie miasto w tej tabelce pojawi się słowo Wrocław. Zapiszmy więc funkcję licz.jeżeli. No i funkcja ta składa się tylko z dwóch argumentów. Pierwszy nazywa się zakres. Zakres to jest po prostu miejsce, które my sprawdzamy. To jest po prostu ta tabelka, to jest kolumna, to jest wiersz, tak? To jest to docelowe miejsce, gdzie my chcemy sprawdzić, ile razy pojawia się właśnie wybrany tekst, wybrana data bądź wybrana liczba. My chcemy policzyć w kolumnie miasto na początku, ile razy pojawi się słowo Wrocław, więc moim zakresem będzie kolumna ze wszystkimi miastami. Mogę ją zaznaczyć od nagłówka, mogę ją zaznaczyć bez nagłówka, to nie ma znaczenia. Zaznaczmy ją od nagłówka, czyli od komórki F7. Używam do tego skrótu Ctrl-Shift, strzałka w dół. Mam teraz zaznaczoną całą tą kolumnę. Średnik. No i drugim argumentem jest tak zwane kryterium, czyli inaczej mówiąc to, co ja chcę po prostu policzyć. Jeżeli ja chcę policzyć, ile razy w tej kolumnie pojawia się słowo Wrocław, no to muszę to słowo tutaj zapisać. Oczywiście każdy tekst, który my zapisujemy wewnątrz funkcji, który nie jest nazwą funkcji, musi być zapisany w cudzysłowie. Zapisuję więc słowo Wrocław w cudzysłowie, zamykam nawias, Enter. No i mam informację, że Wrocław, miasto Wrocław pojawia się 14 razy w tej właśnie tutaj kolumnie. Policzmy teraz, ile razy w kolumnie kwota pojawia się kwota powyżej 1000. O. Czyli wpiszmy sobie licz.jeżeli, no i moim zakresem będzie cała ta kolumna z kwotą. Tylko że tutaj mamy puste wiersze, więc musimy jeszcze raz przytrzymać cały czas tą strzałkę, Ctrl-Shift, strzałkę w dół, do momentu, aż zjedziemy na sam dół naszego Excela. I teraz, żeby wrócić z powrotem do końca mojej tabelki, po prostu Ctrl-Shift, strzałka do góry, tak, i mam teraz zaznaczoną całą kolumnę. Jeżeli chodzi o wpisywanie kryterium w momencie, gdy my chcemy policzyć tutaj wartość liczbową, no to tutaj sprawa jest nieco bardziej rozbudowana, ponieważ my musimy powiedzieć Excelowi, że my chcemy policzyć liczby powyżej 1000, tak? Czyli musimy dodać znaczek mniejsze, większe bądź równe, w tym przypadku większe. No więc ten znaczek jest tekstem, więc my musimy go zapisać oczywiście w cudzysłowie, no i musimy go połączyć, tak? Musimy go połączyć za pomocą znaczka AND z liczbą 1000, tak? Czyli chcemy policzyć, tak, ile jest w tej kolumnie liczb powyżej 1000. Zamykam nawias, Enter, no i tych wartości mam 48. Oczywiście ja mógłbym zapisać w komórce tutaj na górze to moje kryterium, tak, czyli wartości powyżej 1000, tak samo jak mógłbym zapisać sobie powyżej słowo Wrocław. I wtedy po prostu wewnątrz funkcji, tutaj, tej funkcji, którą ja zapisałem, nie muszę wpisywać mojego kryterium. Ja mogę zaznaczyć komórkę z tym moim kryterium, które mam zapisane w osobnej komórce. Enter. Zobaczcie, wynik jest dokładnie taki sam. Także te kryteria my możemy normalnie osobno zapisywać. Możemy też zapisać je wewnątrz funkcji, właśnie w taki sposób, jak mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o liczenie dat, wygląda to dokładnie tak samo jak w przypadku liczb. Po prostu musi być znaczek mniejsze, większe, równe, no bo wtedy wskazujemy, czy chcemy policzyć daty powyżej pewnej daty, przed jakąś datą, bądź po jakiejś dacie, w zależności od tego, jak to chcemy zrobić. Jeżeli interesują Cię szkolenia z Excela, napisz na biuro@urp.pl. Zapraszam na mojego bloga po więcej porad. Natomiast jeżeli interesują Cię wdrożenia do systemu BaseLinker, do automatyzacja e-commerce, to również na moim blogu oraz na kanale YouTube, gdzie dodaję raz w tygodniu film, znajdziesz więcej darmowych porad i podpowiedzi.